Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz. Panie Marszałku, 21 grudnia rozmawiał Pan tutaj w korytarzu z nami. Pan nam wtedy powiedział jednoznacznie, że mandaty Pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wygasły. Że to nie jest Pana decyzja i to jest po prostu deklaracja i one wygasły, cytuję, w momencie, w którym dokonał się ten wyrok. Tak. I teraz ja mam takie wrażenie, czy pan się nie obawia jednak zarzutów o niekonsekwencje, nie tylko ze względu na to, że panowie w międzyczasie szli na salę, Mariusz Kamiński pokazał gest Kozakiewicza, głosował, skoro mu wygasł mandat, to moim zdaniem nie powinien. I po drugie, wczoraj pan dyrektor Zakroczymski powiedział mam, że zgłasza pan tą sprawę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że Izba Odpowiedzialności jest według pana marszałka kwestionowana i wiemy przecież, jakie są wyroki międzynarodowych trybunałów. Tak. Nie, w związku z czym rozumiem, że nie jest dla pana sądem. A teraz pan mówi, że sytuacja po orzeczeniu tejże izby jest prawnie niejasna wobec Wąsika. To albo pan uznaje ten sąd, albo go pan nie uznaje. Jest inaczej. Jeszcze proszę mi pozwolić to wyjaśnić. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tamto wydarzenie, czyli uczestnictwo panów Wąsika i Kamińskiego w posiedzeniu Sejmu, ja wielokrotnie też państwu mówiłem i powiedziałem to publicznie na sali sejmowej, jaka jest ich sytuacja, jakie pisma zostały do nich skierowane i powiedziałem też, że jakie środki odwoławcze im służą i że ja nie chcę teraz, skoro oni już na tę salę weszli, eskalować tej sytuacji poprzez to, no bo jaka była alternatywa? Zatrzymać posiedzenie, wezwać Straż Marszałkowską, wyprowadzić ich z sali obrad. Oczywiście można to robić, ale mam do czynienia z dwoma osobami, które stoją przed realną szansą na to, że za chwilę stracą wolność, którzy twierdzą, że jeszcze do nich nie dotarły informacje, które powinny do nich dotrzeć, nie nastąpiło skuteczne ich doręczenie, a więc ja muszę tutaj też zachować się zgodnie z literą prawa, ich prawa do tego, żeby cały proces od strony formalnej był wobec nich bezpiecznie prowadzony. Przyszli na komisję sejmową, jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, dyrektor Zakroczymski poszedł tam z dokumentami, żeby nikt nie miał wątpliwości, że nastąpiło ich doręczenie. I nastąpiło ich doręczenie. I od tego momentu, w którym oni zapoznali się z tymi dokumentami, nie ma już żadnych innych okoliczności, które mogłyby uzasadnić to, że ich mandaty, czy oni nie wiedzą, że ich mandaty są wygaszone, że oni się nie orientują, że jeszcze coś tam innego można by było wymyśleć. Natomiast status pana Kamińskiego, zobaczcie, jak prosta sprawa staje się przez takie rzeczy skomplikowana. Status pana Kamińskiego i Wąsika dzisiaj do godziny 13 z minutami był identyczny. Natomiast w momencie, w którym pojawiło się to orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, wybaczą państwo, ale ja mam w tej sprawie bardzo sprzeczne opinie prawne, czy ja ją mogę w całości uznawać za sąd, czy nie powinienem jej uznawać za sąd, czy to pytanie prejudycjalne i decyzja TSUE, które oni zadali, to oni nie są sądem tylko w kwestii tego pytania i możliwości jego zadania, czy w ogóle, czy gdzieś, jeżeli są neosędziowie, to cała izba jest skażona, czy też nie. Ja tutaj takiego rozstrzygnięcia podejmował nie będę. Ja poprosiłem jedynie, zminimalizowałem ryzyko, bo poprosiłem pana profesora Prusinowskiego, prezesa Sądu Najwyższego w jego Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, żeby zwróciłem się o powierzenie sprawy składowi, który nie podważy zaufania, co do którego nie będzie żadnych wątpliwości. Natomiast co się dalej zadziało w Sądzie Najwyższym, to ja tego nie wiem, ponieważ prawnicy w tej materii, co do Izby Dyscyplinarnej nie mieliśmy wątpliwości. Natomiast w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która za chwilę będzie orzekała o ważności wyborów, robi jeszcze wiele innych rzeczy, w opinie mamy sprzeczne, te również, które myśmy tutaj zamawiali w Sejmie. Dlatego ja muszę wykazać się dużą ostrożnością i poczekać na finał tej batalii, która dzisiaj w Sądzie Najwyższym o dokumenty się toczy. Ja skierowałem, powtórzę raz, pismo do Izby Pracy. Czekam na odpowiedź z Izby Pracy. Jeżeli ona nie nadejdzie, będę wtedy decydował, co zrobić już konkretnie, formalnie z tym orzeczeniem, które otrzymałem w sprawie pana Wąsika. Możecie państwo oceniać to, jak chcecie, ale z perspektywy państwowca i osoby, która musi wziąć odpowiedzialność za również prawidłowe obsadzenie Sejmu, a to jest niezwykle ważne, bo jeżeli Sejm nie będzie prawidłowo obsadzony, a ja nie będę miał co do tego pewności, to będzie można kwestionować wszystkie jego decyzje. Muszę postępować tak, jak wskazuje mi sumienie, uczciwość wewnętrzna, ale też i opinie prawne, którymi się wspieram.
Tak jak powiedziałem, co do statusu pana Kamińskiego, wątpliwości w tej chwili nie ma żadnych. Co do pana Wąsika, sprawa po tej decyzji, która napłynęła z Placu Krasińskich, jest otwarta. Ja muszę uzyskać komplet informacji z Izby Pracy, uzasadnienie z Izby w Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, żeby móc państwu kompetentnie się w tej sprawie wypowiedzieć. Czyli na ten moment nie wie pan, bo mogę zaryzykować taką prognozę teoretycznie. Od razu zastrzegam wszystkim tym, którzy pomyślą, że ja coś wiem, nic nie wiem, tylko teoretycznie. Izba Pracy orzeka zupełnie co innego, czyli mówi, mandat wygasł. Czy pan sugeruje się wyrokiem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, bo tam skierował pan swoje zapytanie, czy co? Czy pan już na ten moment ma decyzję? Znaczy, ja przede wszystkim dlatego proszę mnie zrozumieć. Ja chcę się dowiedzieć, co w tej sprawie zrobi Izba Pracy. Wysłałem dokumenty w obu sprawach do Izby Pracy. Sprawy zostały wyznaczone na określony termin. Decyzje nie zapadły. Nie mam żadnego postanowienia w tej sprawie. Czekam. Jak dostanę postanowienie Izby Pracy, to wtedy będę miał materię do podejmowania decyzji. Ja nie wiem teraz, czy Izba Pracy zechce na przykład orzec raz jeszcze w tej sprawie, w której orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i też muszę na to poczekać, żeby mieć pełny ogląd sprawy. Czy uzna, że skoro ta osądziła, mimo wszystkich wątpliwości, które budzi, to już sprawa jest zamknięta. Ja tego dzisiaj nie wiem. Jak się tego dowiem, to będę podejmował decyzję. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, myśmy z takim bałaganem, z takim chaosem, na takim szczeblu wymiaru sprawiedliwości nie mieli jeszcze w Polsce do czynienia i może paradoksalnie dobrze, że się to stało. Dlatego, że teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości, czy trzeba w Polsce przywrócić praworządność, czy nie trzeba. Skoro tak proste sprawy doprowadzane są do takiego poziomu komplikacji, ja się spodziewam wszystkiego. Tego, że Izba Pracy jeszcze raz osądzi to, co osądziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Tego, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej za chwilę wyda jakieś postanowienie w sprawie dokumentów, w sprawie Kamińskiego, które do niej nie trafiły. Wszystko się może wydarzyć, a ja na koniec muszę podjąć decyzję, dlatego muszę mieć do niej pełne dane. I dzisiaj trochę jako widz, bo ja nie jestem stroną postępowania, mam też w tej sprawie opinie prawne. Marszałek Sejmu nie jest stroną postępowania. I to jest bardzo jasne. Ja siadam w fotelu i tak jak państwo oczekuję na rozwój sytuacji. Znaleźliśmy się przez, mówiąc wprost, niemądrą, głupią reformę czy deformę systemu wymiaru sprawiedliwości w takim miejscu, w jakim dziśmy jesteśmy. Ale spokojnie wyjdziemy z tego. To mamy na sobie doniesienia, że prezes Manowska stwierdziła, że Izba... Czy co? Prezes Izby Karnej, sędzia Zbigniew Kapiński. Panie redaktorze, proszę, prezes Manowsko, proszę podejść do mikrofonu, bo nie słychać. Podjął decyzję właściwą, że do rozpatrzenia odwołania Mariusza Kamińskiego jest władna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Aha, czyli historia trwa. A kto postanowił w takim razie o tym, że tamto tam trafiło? Słuchajcie, przecież profesor Prusinowski, szef Izby Pracy, wyznaczył wokandę na przyszłą środę. Znaczy to co, on teraz uzna, że to jednak jest, że Izba Pracy uzna, że nie? Dajcie nam spokojnie przyjrzeć się temu, co ostatecznie z Placu Krasińskich tutaj do Sejmu trafi i to będzie podstawą podejmowania przez nas decyzji, bo sami widzicie, gdzie dzisiaj się znaleźliśmy. To znaczy Sąd Najwyższy się zawiesił w tym, co robi. Podejmuje sprzeczne decyzje. Najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej jest skłócony wewnętrznie, pęknięty wewnętrznie i orzeka przeciwko sobie. Tu naprawdę trzeba jak najszybciej działać, żeby zrobić z tym porządek.